stream. I po paru sekundach powinno działać, już odświeżam, patrzę. A jeszcze nie widzę nic, znowu odświeżam. Dobra, dobra, odświeżył się. Jest stream, tak? Tak, jest już. Nie, nie widzę. O, widzę. O, i dobra, no i biegasz se. Pobiegaj se, tam masz pokazane, gdzie masz iść na razie. No na razie za dużo do roboty nie masz. Musisz dotrzeć tak naprawdę do miasta. Ole, i tam można. Co? Robaka chciałem bić. Nie, nauczyłem się szybko biegać. A, właśnie, od razu ci podpowiadam tak. Pewne zwierzęta możesz łapać, tak jak te kraby. Powinno F ci się pokazać, jak możesz je złapać. To maszujesz po prostu F, jak obok nich przebiegasz. No to są slajmy, no to ten. Druga sprawa tak, jak będziesz miał łucznika i powiedzmy trafisz w lesie na dzika lub jakiegoś kurwa tego bociana czy coś, to od razu do niego strzelasz, bo z nich mięso wypada. Ale zabijasz się na strzał. Ten miecz za daleko ode mnie lata. Jak za daleko od ciebie może. A, no nie, to tak specjalnie. Spokojnie, to gra się nie zepsuła. Taką wymyślili to. Blokowałem coś. Teleporty. Tak, bo są pokazane teleporty na mapie. Jakiegoś kwiatka zdobyłem. Podnoś właśnie wszystko, jak coś, jak znajdziesz na ziemi. Wyjściuteńko na serio, bo ja myślałem, że się to nie przydaje. A to jednak jest ta gra z typu kurwa, zbieraj wszystko, bo wszystko się przyda. Dobra, klik inwentory i co ja mam zrobić w inwentory? Teraz ci pokazuję, jak masz ten się a, miecz masz ten. Mam za duży delay. Zmniejszam delay do 2 milisekund. Nie wiem, czy to załapie. Nie, no, mnie pokazujesz teraz. A, pulpit. Climbing depletes stamina and depleted stamina. Odświeżyć muszę chyba, co? Nie, już jest git. No, stoisz i ci pokazuję, że masz się wspinać. To jest spory delay dalej. No jest spory, bo u mnie jeszcze się nie wspinasz. Już się wspinam, nie? Bo ja mam na już wszedłeś na górę. Oh, to ci powiem, kiedy dojdę do znacznika i obczajmy, ile jest tego delayu. Oh, wow. Dobra, doszedłem do tego. Już no to ja jeszcze nie mam. To już tak ze 3 sekundy. O kurwa, z więcej. 7. 7 sekund jakoś kurwa jest delay. Mocny strasznie. No nie wiem, jak to zmienić. Nie chcę no. Patrz jaki duży świat, a to i tak jest część z niego. Statuette the seven, co ja mam tu kliknąć teraz? A, musisz tam iść. A, przeklikuj spacją i myszką lewym przyciskiem, to powinno przyspieszyć czasami rozmowy. Ale nie wszystko się kurwa da, powiem szczerze, nie wiem czemu. Jak wszyscy wiemy, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks, whether the gods actually answered. No będziesz miał takiego kompana w ten wkurwiającego, latającego stronę. Czekaj, ona coś chce. Nie, masz po prostu biec przed siebie tam, gdzie ten jest pokazany. Szybko ginie ten, ta prędkość chodzenia. Tak, ale staminę możesz później zwiększyć, to wiesz. Ale na początku jest to trochę męczące. Ale też jak później mówię, odblokujesz wszystkie te punkty na mapie teleportacyjne, to poruszanie się pod nie już naprawdę później jest przyjemne. Tak, ty, a dobrze każdy... widać to? W 1080p to działa? Wiesz co, nie wiem, jak mam w sumie odpalony ten jakoś od razu. Ale dobrze, ładnie to wygląda w miarę, bo... A, ja mam 480p i no wygląda okej, okay, no. Jak 480p. A weź zwiększ na chwilę, do 1000. Nie mogę, nie mogę zwiększyć. Jak nie możesz zwiększyć. Nie mogę zwiększyć. O to chodzi, popatrzyłem. Ja mam źle ustawioną rozdzielczość tu w tym OBS-ie.
No, prawdopodobnie W tak. takim razie Dobra, tam. mi pokazuje na YouTubie. Sprawdź rozdzielczość wideo. Aktualne ustawienia 852 na 480 nie jest optymalnie. O, i teraz moc wiatru dostałeś. Czyli co? No i mapę ci pokazało część. A, bo te statuły właśnie odkrywają część mapy. A tak to na ślepo biegasz. To jest jakieś miasto, tak? Tak, i będziesz musiał do niego iść. Dobra. Adventure rank 2. No to musisz być 16. Żebyśmy odpalili grę razem, z tego co pamiętam. Muszę jej powiedzieć. A, klikaj byle co, nie ma to znaczenia. Chyba, że... A weź kliknij... A, dobra, tylko przegadaj pierw. Zaraz ten... Gadasz, to kliknij escape i poczekaj chwilę. Czekaj. Ale tu muszę coś, jak E kliknę, to coś się coś podnosi z tego, chyba? Nie, jak klikasz E, to masz moc. Moc, używasz mocy, a widzisz? Jak, jak przytrzymasz, to jest mocniejsze. Po Q też coś ma. A Q masz super umiejętność, tak jak. No i widzisz, na przykład zapliło ci się te tornado, widziałeś, co nie? Bo był ogień miałeś przed sobą. Aha. I te tornado przejechało po ogniu, bo tu łączysz elementy ze sobą i w ten sposób więcej damage'a wchodzi. A jest 7 elementów. Alt, tego... alt i myszka. A alt to ci myszkę pokazuje i możesz klikać wtedy po opcjach na tym, na ekranie. Ej, utopiłem się? A, tak, jak ci stamina spadnie, to się topi. What the... Do zera, tak? Do zera, no. Też tak się wspinasz, że ci stamina spadnie do zera, to lecisz w dół. Trzeba uważać, kurwa, z tą staminą. Ale spoko, ja też się utpiłem za pierwszym, kurwa, razem. Od razu, jak tylko wszedłem do wody. Mówię, co jest, kurwa? Musisz jakoś pływać, kurwa, trzeba, czy co? Kwiatka mam. O, to jest to sklepania, tam jest gościu jakiś. O nie! A, to jest jeden z bossów. O, są te. O, te ziomki, oj, skrzynkę masz. Oj, widzisz, skrzynka jest opatulona takim napisami. Czyli póki nie wybijesz wszystkich przeciwników, to jej nie otworzysz. No przyszłość. To wszystko mi się powodnosiło z nich, czy ja muszę ich szukać teraz? Nie, podnosisz rzeczy sam. Ale one są podświetlone. Znaczy powinny być. Powinny być dosyć widoczne na tej mapce. Przydałoby mi się coś zjeść. I pewnie inwentory było pod czym? Inwentory masz. Ja ze escape'em cały czas wchodzę. No, ja... A ogarnąłeś, widzę, szybsze menu. Dobra. Dobra, zjadłem coś. I co mi coś to dało? Dało mi. Dało ci HP. Ale ogólnie jedzenie... Jest mało jedzenia i trzeba ją wrzewać... Z głową. Aha. A, ty mówiłeś coś o tym, no. Mam. Ale ogarnąłem inny sposób. O, to można zbierać to. O, zebrałem to. Lizard trio. A tak, zwierzęta, jak jakieś tam motyle, nie motyle latające, pyłki, to można, jak ci się pokaże, to zbieraj. Właśnie też, jak te... Też myślałem, że się nie przydaje, a się przydają. Niedźwiedź? O nie, to ten smok. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon?
Never seen a stone like this before. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've... A, już trzeci poziom widziałem wbity. Nie no, ten 16 to bierz chwilę. Kurwa, ale jestem pizda. Laska leci czerwona. Bezużyteczna postać. Dostaniesz ją, jako to będzie twoja druga postać, ale nic kurwa w nią nie ładuj, bo nie ma sensu. Jestem Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Nawet memy z nią powstały, że nadaje się tylko do podpalania pochodni na mapie. Też tak bezużyteczne. No, no są takie na mapie, wiesz, jakieś zagadki, czy tam, że musisz podpalić ileś tam pochodni wokół skrzynki, że się skrzynka otworzyła. No i najłatwiej się to nią teoretycznie robi. Bo ona ognia używa. Obtained Amber. Amber. Jak kliknę dwójkę, to się zmieniam w nią, lol. No, mówię, bo tu używasz czterech postaci naraz. Też na razie masz dwie. Dobra, bo ja zmieniłem się w nią i teraz mogę strzelać. Tak, ale ogólnie tego aiming moda, czyli R, to ja nie używam, ja klikam po prostu samym lewym przyciskiem. Najłatwiej jest. No bo R jesteś, wiesz, cały czas... w celowaniu, a tak to łatwiej ci kontrolować, moim zdaniem, ale to już jest twoja tam. Nie, no. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. So open character screen. O, jabłka z drzew, właśnie jabłka może zbierać z drzew. Zebrałem. Set bonus. Nie wiem, co ja mam zrobić tu teraz. No pokazuję ci, co masz klikać. Podświetla ci na niebiesko. Ubrałem kwiatka. Tak, artefakt ubrałeś. Story, charakter story mogę przeczytać, tak? Odkliknąć tylko. Dobra. Tak można się co chwilę przełączać, tak? Tak, znaczy masz tam jakieś pół sekundy cooldownu, tak? A to o to chodzi, że po prostu łączysz te żywioły, tak? Używając skilli. Aha. Podczas walki się przełączasz. Albo takiej, podczas takiej zwykłej eksploracji, to ja to używam na przykład jednej postaci. Chyba, że jest jakiś cięższy przeciwnik, że potrzebuje właśnie kombinacji ataków użyć, bo wtedy większy damage wchodzi. No, dostałem przepis na mushroom pizzę. Heda mu dałem. A, no i właśnie, im dłużej przytrzymasz, to jej zwykły atak się wtedy zmienia w ognisko. W ogóle jak będziesz strzelał normalnie z łuku, no to ona wtedy strzela zwykłymi strzałami. A jak przytrzymasz, no to strzeli z swojego żywiołu. Muszę pozbierać sunestię. Sanestia. Mogę na drzewo wchodzić? Gdzie możesz wejść? Jak Zelda jest. To nie masz ograniczeń. O kurde.
Jeśli się postać ma czego złapać i wystarczy ci staminy, to wszędzie wlezisz. No, później zobaczysz, gdzie ja wlazłem. Jak grałem. Byłem już na najwyższym punkcie na mapie. Kurwa, zgubiłem się. Fajne o tych skillach, nie, szybciej się zabija wtedy, bo te autoataczki na początku to chuja warto. Co ty gadasz? Puszczę. Ja chcę pozbierać krat teraz, looting przeprowadzić. To oczywiście nie ma, to jest skrzynka. Lol. Zebrałem 4 marchewki jakieś losowo na ziemi i się kurwa skrzynka pojawiła. Jedź. O, znalazłem spiszarnię, kurwa. A ogólnie te skrzynki takie możesz niszczyć, w których stałeś. Chwilę temu stałeś przy dwóch skrzynkach. Bez kitu. I z nich czasami może coś wypaść. Tak, wypadło mięso. I cabbage i radish. Cabbage to kapusta, radish to... cykoria? Nie wiem, powiem ci szczerze. Wygląda jak... jak się nazywa? Jakiś kuźwa seller. Czy coś. A jak jest ze spadaniem z wysokości? Jeśli spadniesz i naciśniesz out atak, to ona zrobi taki atak z powietrza i wtedy nie damage'a nie dostaniesz, ale bez tego no, dostajesz normalny fall damage. Czemu się świecą te kamienie? Te kamienie możesz niszczyć. Właśnie patrzę. Iron Shack. Później dostaniesz postać do wykopywania kamieni, bo później są twardsze kamienie i zwykła postać sobie nie daje rady. Co one mi dają? Te czanki? Do tworzenia itemów u kowala. Nauczą cię teraz gotowania, no. To też to jest jakiś tam sposób. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? No, I see. I'm let eat before picnic. My travel partner here is good at. That's okay. Let's see. You won't get a. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom. Mushrooms, beczce. Co ja mam tu zrobić? Radish, wege, coś tam. Cook. Cook. Perfect. Confirm. Na początku łatwe, a później już te kwadraciki mniejsze są. Ale gdzieś czytałem, że nie opłaca się ogólnie gotować, póki nie masz składników, przynajmniej w ilości po parę dziesiąt. Jak zagadać z nią jeszcze? Mogę coś z nią zagadać? No F, możesz podejść do niej, F kliknąć, powinno ci pok... F? A i kółkiem. Zgadnij, kto do mnie dzwoni. Michał. No. Halo? Gram z Mariuszem, a co?
Mogę wyjść, a gdzie? Co? A, zasnąłeś, czyli jednak nie miałeś nas w dupie. A, no spoko, no i? A, czyli chcesz zjechać na żarcie. No dobra, mogę wyjść, no. Tylko daj mi chwilę. Co? Powtórz, bo nie słyszałem dobrze. Ale mi to obojętnie, ja tam jakieś i tak nie będę. No dobra, wychodzę już zaraz. Żeby co? No Hubert... A nie, Hubert zaraz wróci. Pojechał po brata, no a Mariusz siedzi ze mną, tak? No ja nie będę siedział do kuźwa do jutra. Rano. Mówisz, że chcę spać. Nie wiem, czy tam jakieś... Dobra, coś ogarniemy. No, zaraz wychodzę, no. Na szybko jedziemy, zaraz wrócimy. Michał mówi, że na wynos chce żarcie weźmie. A ty se akurat może ten level wbijesz w sumie. A, właśnie, bo tutaj... A, ogarniesz na razie, widzę wszystko, jak tak patrzę. Znaczy, na początku ta gra dużo podpowiada, naprawdę. Pokazują się właśnie czerwone te wykrzykniki, gdzie masz klikać, odbierać nagrody jakieś. Edit birthday, nie chcę. O! Czekaj! A nie, jeszcze nie możesz, ale już dostałeś itemki do przy tego. A, edit birthday. Właśnie, weź ustaw sobie urodziny na jutro. Albo na jutro, nie na dzisiaj. Bo oni prawdopodobnie coś dają za to, bo nie można zmienić tego. Ja ustawiłem jak głupi kurwa sobie, wiesz, datę swoją prawdziwą. I po czym ogarnąłem, że wiesz, już później nie możesz zmienić i że prawdopodobnie coś dają na urodziny. Który dziś mamy miesiąc? 10. 10, jutro jest 10. Confirm. No, za pół godziny jest 10. Confirm. Sklepałem. No i zobaczymy za pół godziny, czy coś zostanie. Jestem ciekawy bardzo. Bo widzisz, nie, że tam pisało, że nie możesz zmienić. Tam w pewnym momencie już będziesz mógł sobie biegać po prostu po mapie i zwiedzać. Wlazłem do miasta. No to teraz będziesz miał trochę biegania po mieście. Gdzie pokazuje mi ten level mój? Rank level na Escape'ie powiem. Tam jest na zielono w lewym górnym rogu. Jest Adventure rank. Dobra. Ja chowam na pasek na razie gierkę i będę za, myślę, że za pół godziny wrócimy, może szybciej. To ja chyba idę spać, wiesz? A, idziesz spać. No, jestem zmęczony. No dobra, to cię nie zatrzymuję, jak jesteś zmęczony. Ogarnę tutaj jeszcze coś, bo właśnie nie wiem, co mam zrobić. Go to the location. Chciałbym iść, a hold... A, dobra, w ten sposób. Dobra, to mówię, pograj sobie jeszcze dzisiaj. Jutro może coś tam też popykamy. No to jeszcze 12. Ach, mówię, no z godzinka do gry, półtorej. Masz ten level. No to jest bieganie, no z czym jeszcze? Chyba nie masz... Masz cały czas początek gry, tak naprawdę. To jest jeszcze tutorial. To jeszcze tak naprawdę wszystkiego ci nie pokazali, nie masz nawet połowy opcji możliwych jeszcze. Dobra. To w tym wypadku jak spadasz, to na razie. Ja się tylko wyciszę, w sumie może Hubert wróci.
wind outriders use. I brought you here. Oh. Well, that it's easy to use. The sky. You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Traveler, you've... Hold on it. Oh, right. This is... These two are... From a... long story... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the... I'm not really sure... First and foremost, on behalf of the knight... how about a traditional your fight to defend the acting grand... Thank you.
Be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt, well, I'm Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident Sadly, storm terror, simply put. Mondstadt's elemental sphere. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle. If it weren't, we simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your brother. Hey, don't- Good. And with Storm Lisa, is that so? They're locate Storm Terror. Our object. I trust everyone understands what. Paimon doesn't. Knights of Favon. The storm is all right. Want to team up with me? With Jean, but I can't, she always, I really... You're not bad with that wind glove. My eye patch. When I didn't have to. We can talk more after we get things sorted. I know a great place.
From now on, the adventures will probably get more and more dangerous. We should make sure we're prepared. We could start by going to Mondstadt's blacksmith. Yahoo!